stańmy do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów, nie możemy odmówić. Jesteście ze mną? Witam was, moi drodzy, serdecznie, bardzo na tym odcinku Wdową. A zresztą Wdowa pojawiła nam się tutaj w rogu. Moi drodzy, 6 łupów dla was, otworzę je publicznie, bo tak troszkę ostatnio grałem, tak szybko, nie zajmują wam czasu. Może wypadnie nam legenda, ja nic nie kupuję, jest niebieska skórka, spokojnie miałem. Graffiti duplikat. I tutaj, o, jakieś fajne graffiti, jedna złomka. Otwórzmy następną z 6, o. I jest, trafił się Gentleman w Magry i chyba będę go używał, fajny jest, podoba mi się. O, i tu jest, i muskuły poza, też super, Reinhardt jak na razie do przodu. No i troszkę waluty, jest całkiem fajnie. Otwórzmy następną. Tu coś się trafi. Zrób wszystkiego od razu, bo zabraknie roboty na jutro. Fara. Duplikat to już mam. No i żaba. Dobra. Dalej. Nie jest tak na razie źle. I jest legendarna kasa. No dobra, fajnie. Wpadło 500. Jest fara graffiti. Jest zabawa u Lucio. I jest Winston duplikat służby księżycowe. Spoko. I zostaje nam jeszcze następne 2 fiolety. To nie głupio. Podgląd skórka tutaj. I tam było skromnie. I znowu 2 fiolety. Szaleje. O, orzeszki. Są orzeszki. Aż używaj orzeszków. Pustynny nie mam. O, mogę używać. Nie jest zła. A to jest pozycja siedząca. I mogę używać dafy. Podoba mi się. Mam to. Nawet nie używam tego. Dziwne. Dobra. Dzięki wielkie. Za chwilę widzimy się w samouczku. Cześć, moi drodzy. Oto wdowa. Na polu treningowym. Ustawiłem się już specjalnie daleko, aby pokazać wam jej główną zdolność. Strzał snajperski. Sami dobrze wiecie, że wdową dobrze się gra. To jedyna druga postać snajperska w grze i tak naprawdę warto jej skutecznie używać. To jest daleki dystans, 3 poziom nabicia broni, bo możemy mieć 2. Jeszcze raz zdejmę, proszę, widzicie, nabija się broń do 100%. Z tego co kojarzę, broń zadaje 200%, 200 punktów. Ustawiłem się specjalnie jak najdalej, żeby wam zaprezentować. O, no i oczywiście musiałem chybić. Strzał nie opada, żebyście nie próbowali bawić się w matematykę i fizykę. Strzał idzie prosto, jak w mordę strzelił, mówiąc brutalnie, no. I sami dobrze to wiecie, bo widzieliście nieraz, że strzały Hanzo opadają, a jej nie. Zmieńmy pozycję. Na przykład tu. Słuchajcie, podstawowa druga broń wdowy to karabin. 30 kul w magazynku, przeładujmy. Przeładowuje szybko, nawet bardzo sprawnie, poniżej sekundy. Proszę, spójrzcie tutaj na powiedzmy na tego bota. Strzelanie pierwszych 2 kul jest celne. Reszta 3 kul, reszta wali bokiem. Więc jeżeli będziecie chcieli strzelać do przeciwnika z bardzo daleka, na przykład proszę, ustawię się tu. A, zniszczyli akurat. Ale tam gdzieś powinien być jakiś. Proszę. Widzicie, ile kul idzie bokiem? Bardzo dużo. Słychać dokładnie, ile kul wpada. Dokładnie tak co 5 najprawdopodobniej wchodzi. Więc pamiętajcie, wdowa posiada, Hanzo nie posiada broni przeciwko krótkiemu dystansowi. Wdowa? Tak. Trafianie w głowę powoduje spore obrażenia, więc możecie spokojnie bronić się przed jakimiś szybkimi postaciami, ale sądzę, że dalej będą lepsze od was. Musicie uważać stanowczo na smugę bądź Gędziego, bo jak was wypatrzą, to was będą próbowali znaleźć. I pamiętajcie, że musicie wtedy działać na tym karabinie i na tym. To jest jedna z podstawowych broni i rzeczy do broni, rzeczy do komunikacji, do lotu, do transportu wdowy. Potraficie nią wejść w dużą ilość, o, lokacji, nie popisałem się, ale dzięki temu ładuje się na
9 sekund, 10 sekund ten harpun ma dosyć spory dystans, zasięg. No i oczywiście sami decydujecie, kiedy go puszczacie, prawda, spacją czy dodatkowym kliknięciem, bo wtedy automatycznie puścicie. Druga rzecz to trucizna. Warto ją użyć na bota, który na nią najdzie, o ile trafię. Tylko, że czas ładowania jest dosyć duży, bo w tym wypadku czas ładowania polega na... trwa prawie 15 sekund. Już się ładuje, zaraz będzie. Proszę, rzucę tutaj, zaraz któryś podejdzie. Nie zadaje to dużo obrażeń, ale zadaje. Przede wszystkim, gdy rzucacie to na przykład w miejsce, gdzie stoicie wdową, gdzieś na balkonie u góry. Tak? Z tej strony nachodzi przeciwnik. Rzucamy to, my stoimy sobie bezpiecznie tu i bawimy się w snajpera w tamtych przeciwników. Gdy zobaczycie na ekranach aktywację, to znaczy, że ktoś tu wszedł. Fajna pułapka. Bardziej ostrzega niż zabija. I teraz, moi drodzy, podstawowa zdolność, czyli intrawizja. Zapamiętajcie sobie jedną ważną rzecz. Intrawizja do jasnej cholery pomaga całej drużynie. Więc czasami, nawet w ostatnim momencie bitwy, kiedy jesteście daleko i macie nabitą ultę, to jej użyjcie. Bo dzięki temu wszyscy wiedzą, gdzie są przeciwnicy. Dlatego intrawizja u wdowy jest jedną z bardziej pasywnych ult, ale takich, które pomaga ją wszystkim. Hanzo nie może się tym poszczycić. Ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem Hanzo. Hanzo to jest ofensywna postać. Nie jest podzielona na krótki, długi dystans. Tak jak wdowa. Tu macie zróżnicowanie i dodatkowo wielkie, przeogromne wsparcie dla drużyny dzięki intrawizji. Kiedy grają dwie wdowy, oczywiście to jest rzadko polecany schemat. Macie naprawdę potężną broń, proszę. Wszystko widzicie. Widzicie wszystkich przeciwników na planszy. Co to pozwala? No pozwala to robić różne inne ciekawe rzeczy. I nie tylko wam. Całej drużynie. Dlatego polecam używać tego w odpowiednim momencie. Oczywiście wdowa ma tylko 200 punktów życia, więc nie wystawiajcie jej na zabijanie. No cóż, moi drodzy. Zapraszam do gry multi. Życzę jak najlepszych wrażeń. Chyba dwie plansze tam będą, więc powodzenia. Zaczniemy sobie. No to wdową. Wdową pogramy trochę dzisiaj. Spróbujemy troszkę im tu poprzeszkadzać. Jest. Ale mi jeszcze jego brakowało. Ale, dobra, ścięty zostałem. Zdjąłem im Hanzo, ale zdjąłem więzi. Kurczę, smocze bracia. Niedobrze. Mam nadzieję, że będziecie wykazywali się troszkę odrobiną litości dla mnie. Ale trzymają ich dobrze. Odrobiną litości, dlatego że nie uznaje się za snajpera. Możecie to zobaczyć nawet chyba w poprzednim filmie, gdzie grałem smoczym bratem, czyli Hanzo. Ale no, nie jest dla mnie to łatwe. Tu postaram wam się pokazać najważniejsze zalety wdowy, tych, o których mówiłem już chwilkę wcześniej, które mieliście okazję zobaczyć. Okej, okay. Weszło, jak w masło, a raczej jak w robota, pół robota, przepraszam, pół cyborga, dobra. Okej, okay, dostała pułapkę i powinna, właśnie, idealnie. Jestem na punkcie, pobądźmy chwilę na punkcie chociaż. No właśnie, tak jak myślałem. A plecy mi zrobił. Odpaliłem intrawizję. Tyle, że pomogę drużynie troszkę tą intrawizję. Właśnie pamiętajcie, że zdolność wdowy jest na tyle dobra. Pozwolę sobie mówić, jak już zginąłem. Zdolność wdowy jest na tyle dobra, że działa prawie na całą drużynę. W przypadku, czasami może się zdarzyć, że nie wiem, przy jakiejś obronie możecie mieć nawet dwie wdowy. Co wam to da? Da wam to dużo. Da wam to całkiem sporo, dlatego że wtedy będziecie wiedzieli, że gdzie są przeciwnicy, bo wdowy dosyć szybko ładują tą swoją intrawizję. To zróbmy standard, tak? Rzućmy tam truciznę. Widziałem tam kogoś. Okej,
Wdowa na punkcie. Bardzo rzadko widziane, ale no trudno. Jak trzeba, to trzeba pilnować punktu. Skoro ja muszę, to nie będę go czekał. Podejdę. Kogoś zdjąłem, ale nie ją. Chciałem zdjąć Hanzo jeszcze raz, ale nie. Kurczę, odszedł dwie od prawej strony, nawet nie słyszałem. Ktoś mi tu tupał rzeczywiście. Oj, kiepska ze mnie wdowa. Ale spokojnie. Zobaczmy, no bronimy. Nieznarnie, ale nieznarnie. O, podeszło. Właśnie o to chodzi, że Hanzo ma taką ultę, która niszczy. Można powiedzieć, można porozmawiać o sporych różnicach. Wdowa właśnie Hanzo. Dobra, nie jestem takim za. Okej. Na krótki dystans, znowu, też daje radę. Właśnie taka jest różnica pomiędzy nią a Hanzo. Weszło, ładnie weszło. Nie jestem taką złą wdową chyba, aż taką. Postójmy tu chwilę, ale pamiętajcie. Wdowa rzeczywiście... Nie widział mnie. Przydałby mi się ten pancerz. Zostało 30 sekund. Dzięki. To jest do tego. Oż ty łobuzie. Zdjęty Hanzo, super. Dobra, ktoś tam zdjęty. Dobrze, zabiliśmy. Okej. Zabiłem wdowę. Gdzie są? Z przodu. Bardzo fajna plansza, końcóweczka całkiem niezła. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, jeszcze pokażę wam jedną. A, stoję po lewej stronie. Czy będzie zagranie meczu? Nie, chyba raczej nie. Tjorborn oczywiście bardzo ładnie to zrobił. Więc moi drodzy, za chwilę dla was jeszcze jedna plansza, gdzie postaram się opowiedzieć kilka rzeczy też o wdowie, żebyście widzieli to w praktyce. No hej wszystkim, słuchajcie, pograjmy sobie chwilkę wdową na Wolskaja Industries. I może kogoś ustrzelmy. Okej, okay, mamy pierwszego. Yeah, live. Zaraz mnie tu będą próbowali wykilować. Jest, mamy drugiego. Piękny headshot. Wycelowałem, miałem chwilę czasu. Sorry. Jest, mamy trzeciego, ale zmieniamy pozycję i to w tempie natychmiastowym, dlatego że zaraz mnie ubiją. A to nie byłoby mile widziane. No widzieliście. Musieliśmy, idziemy po mały punkt medyczny. Przepraszam za taką ucieczkę spektakularną, może nie spektakularną, może wam się nie podobała, ale niestety robię tak zawsze. O, i użyjmy od razu, to pomaga, pamiętajcie, drużynie. Oni tam dalej są. No dobrze, dobrze. Ja sobie już zajmę pozycję odpowiednią dla snajpera. Intrawizja im pomogła na pewno. Fara gdzieś tam jest. Może byśmy spróbowali się dostać na ten daszek. To chociaż tu rzucę. Od nich nikogo nie ma na dachu? Nie ma.
Dobra, sorry. Pięknie. Musiałem poprawić, bo chyba nie trafiłem w głowę za pierwszym strzałem, więc... nie było to takie tragiczne. Ojo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 j
Totalnie. No, spadaj żołnierz. Jak się dobrze ustawię, chociaż na 2-3 strzały, tam jest fara u góry. O, rzucenie takiej trucizny na świniaka, który by chodził, by było ekstra, dlatego że nie dość, że on by chodził jeszcze. Ktoś by do niego podszedł z krótkiego. Taki głupi pomysł, nie? O, ty. Poleciał się uleczyć. Wrzucimy krótkę tutaj. O, idę po leczonko. Wiem, że to wygląda dziwnie, ale zauważcie, że wystawiam się bardzo często na strzał akurat na tej planszy, gdyż dopóki nie wejdę przez bramę, takie jest moje zdanie, ja nie podziałam tutaj. Jest. Żołnierz trafił. Tu rzućmy krótkę. Wszedł czy nie wszedł? Ajajaj, 7 zabójstw. Ale niepotrzebnie, mogłem uciec. Chciałem dobrze, chciałem, żebyście zobaczyli jeszcze jednego headshota. No ale popełniłem kardynalny błąd. O, bastion ładnie się rozłożył, a ja mam ulte do tego. I jestem, ojeju, jesteśmy we dwóch zabici. Mam nadzieję, że tylko we dwóch, czterech. Ojoj, już jest niedobrze. Chodźmy szybciej. Pójdę z tej strony, tam jest dobra pozycja dla snajpera. Nie przedarli się, dobrze, nie przedarli się jeszcze. Czyli jest szansa, że ugramy coś więcej. Idę tam na tego bota. O to chodziło. Coś dostałem, no. Oj, sztyw! Cholerę! Tu jest gdzieś leczonko, o ile dojdę do niego. Nie dojdę! Już nie zdążyłem, weszła Pafara z pełną sił. No coś tam kogoś zdjąłem, ale już początek był dobry, teraz już troszkę słabiej. Ale 33 sekundy i obronimy, obronimy, dajesz wdówka. Słuchajcie, no wdowa jest taką postacią, która powinna cały czas wspierać drużynę tą swoją intrawizją. To jest moje zdanie. O, ta intrawizja pomaga wam przy celowaniu, ale możecie, musicie wiedzieć, że czasami wy nie jesteście dobrze ustawieni. Częściej to partnerzy walczą za was. To nie wy pchacie wózek, to kto inny pcha wózek. I wy to o tym dobrze wiecie. Dobra, zabiła mnie, cholera, ja... Nie, ładnie... Ale jest, udało się. Mam nadzieję, że plansza wam się podobała. Taka krótka, akurat obroniliśmy się na pierwszym punkcie, stoję w środku plecami, spojrzenie przez ramię, jest dobrze, jest potęga. No chyba Hanzo na końcu szczyścił. Dziękuję za to, że jesteście dalej ze mną, dziękuję za komentarze, za uwagi, za to, że no, dalej oglądacie. No i przede wszystkim chciałem was zachęcić do tego, żeby odzywać się do mnie, bo, moi drodzy, może coś wspólnego nagramy. Och, nie ma mnie. No ale, no, Hanzo, proszę, plusik. Więc, moi drodzy, dziękuję jeszcze raz serdecznie. Zapraszam dalej do oglądania Overwatch. Następna postać obronna, to już sami dobrze wiecie kto. Została nam tylko jedna, została nam tylko i wyłącznie Thjorborn. Norweski krasnolud. To co, ja się żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Dołączcie do mojej walki.